Rzeczywiście, to Ruzia cały czas broiła. Przepraszam, że ci nie wierzyłam. I że powiedziałam, że ją kocham bardziej. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie, czy Bluey jest edukacyjna dla dzieci, jak i dorosłych. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym was zaprosić na mojego Instagrama, na którym będą się pojawiać różne fanarty, tapety z Tomim oraz klipy z odcinków. Jezu, jaka reklama! Nie będę tam jakoś mega aktywna, ale od czasu do czasu coś wstawia. Oczywiście nie zmuszam, lecz jeśli ktoś chce, to w każdej chwili może wpaść i zobaczyć. Ale już przechodząc do odcinka, czy Bluey jest edukacyjna dla dzieci i dorosłych? Oczywiście, że tak. Co prawda większość i tak dalej sądzi, że to jest zwykła kreskówka dla dzieci, że nic takiego nie uczy i bla bla bla. Nawet tego nie obejrzeli, a już oceniają negatywnie. Lecz ci, którzy obejrzeli, zrozumieją i mam na myśli cały serial, nie że niektórzy mi piszą: obejrzałem cały pierwszy sezon i nic takiego się nie wydarzyło. Mi chodzi o całą kreskówkę, żeby obejrzeć z zainteresowaniem, a nie tak o po prostu na odwal się. No ale dlaczego jest aż tak pouczająca? Już tłumaczę. Pierwszym z powodów jest to, że Joe Brown podczas tworzenia kreskówki zainspirował się wychowywaniem jego dwóch córek, przez co Bluey przedstawia obrazy z życia codziennego. Chcę również przekazać, jakie ma sposoby na wychowywanie dzieci i jak rodzice powinni wychowywać swoje dzieci, czyli że nie używać agresji ani krzyku, tylko najlepiej rozwiązać wszystkie problemy poprzez zabawę. W tym poradniku dla rodziców piszą, żeby nie rozkazywać dzieciom. Jakaś fajna książka! Piszą, że dzieci powinny samodzielnie podejmować decyzje. Oczywiście nie wszystkie poprzez zabawę, bo czasami rodzice muszą postawić na swoim. Nie ma sprawy, przepraszam, że was nie zmusiłem. Rodzice muszą czasami postawić na swoim, co nie? Tak. Ale już całkiem pomijając to, że uczą wszystkiego poprzez zabawę, to możemy też zauważyć, jak kreskówka stara nam się przekazać, z jakimi ciężkimi sytuacjami musiała się zmagać rodzina Bluey. I nawet jeśli takie sytuacje zapadły w jej rodzinie, to rodzice dalej się nie poddają, walczą do końca. I to jest właśnie jedna z lekcji dla rodziców, żeby nigdy się nie poddawać. Następnie się podnoszę. Dwa. Otrzepuję się. Trzy. I idę naprzód. Bo przedstawienie musi trwać. Oczywiście nie wszystkie zabawy się sprawdziły, ponieważ w odcinku Tina dziewczyny wymyśliły sobie niewidzialną przyjaciółkę. Nie wiem czemu, ale ja przeczuwam, że to jest dinozaur. Ponieważ Bluey i Bingo nie chciały wykonywać swoich obowiązków. Bingo nie chciała umyć rąk, a Bluey, z tego co pamiętam, to nie chciała umyć siebie. I w tym odcinku szantażowały rodziców, że jeśli coś za nie nie zrobią, to Tina na nich usiądzie. Nie wiem dokładnie. Myszki, my prawdopodobnie nadal będziemy wam mówić takie rzeczy, ale teraz już wiecie, że chcemy tylko dobrze. Dobrze, mamo. I głównie przez tą zabawę chcieli pokazać, że to, co rodzice każą robić swoim dzieciom, to nie jest tak, że oni po prostu tak chcą, tylko każą im to robić dla ich dobra. A w odcinku Pokaż i powiedz, Bluey i Bingo wyznały tacie, że kompletnie nie zrozumiały tej zabawy i że nie wyniosły kompletnie takich wniosków. Jasne, że omawialiśmy. Wasza niewidzialna Tina dała mi w kość i doszliśmy do wniosku, że jak was o coś proszę, to w dobrej wierze. Ja do takiego nie doszłam. Ja też nie. Serio? Rozczarowujące. A najlepsze jest to, że Bluey już jest tego uczona od drugiego sezonu i dalej się tego nie może nauczyć. Nie dostaniesz ode mnie 5 dych za sprzątnięcie po sobie. O, dlaczego? Bo ja w ogóle nie powinienem ci za to płacić. Powinnaś to zrobić już. Ostatni przykład, jaki dam w dzisiejszym odcinku, jest z odcinka Dzieci i w tym odcinku Bluey jest mamą, a jej dziećmi byli Bingo i Bungee. I ten odcinek nauczył rodziców, żeby nie faworyzować żadnego dziecka. Oczywiście jeśli się ma dwójkę, trójkę lub czwórkę, żeby kochać każde na takim samym poziomie, żeby żadne dziecko nie czuło się urażone, porzucone czy coś takiego. No sami zobaczcie. Tato, kogo wolisz, mnie czy Bingo? Kogo wolę? Biegam szybciej od Bingo i potrafię gwizdać. To dlaczego Ruzia może brać czeko mleko? Bo ona jest taka słodka. Że co? To dlatego, że Ruzia to aniołek. A ty jesteś niegrzecznym chłopcem. Ha, cóż. Jestem bardzo niegrzeczny, tak? Bo to moje ulubione dziecko. Naprawdę? Ruzię kochasz najbardziej? Tak, Ruzię kocham najbardziej. Więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał i życzę miłych wakacji, bo tylko sierpień został. Jezu, ja nie chcę wracać. Pain on my foot. Ah!